Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy wszystkimi kartami Pro Elite Chrome X z kolekcji Top Smerge, tak, Extra, sezon 23-24. W sumie mamy 9 takich kart. Udało mi się trafić każdego zawodnika, jest komplecik. No i pomyślałem, zrobimy sobie pojedynek pomiędzy właśnie wszystkimi zespołami, bo mamy 9 różnych ekip. Arsenal jest Rice, Halland z Manchesteru City, Osimhen Napoli, Real Bellingham, Kim Bayern, Barcelona Ronaldinho, Inter Ronaldo, Liverpool Salah i Newcastle Alan Shearer. Przygotowałem 10 saszetek, wyciągnąłem je z drugiego boksa, którego miałem z zamówienia na topsie. Także liczymy po jednym punkcie za trafioną kartę no i zobaczymy co tutaj fajnego uda się trafić i Kto zwycięży w tym pojedynku kart Pro Elite Zaczynamy pierwsza saszetka I mamy Pierwszą kartę to jest Borussia Dortmund Sabitzer Crowd Connection Następnie z Bayernu mamy Alfonso Davisa na karcie Global Gamer, więc jest pierwszy punkt tutaj dla Kima. Następnie trener De Zerbi z Brighton. Inter Bazoweczka Pawart, punkt dla Ronaldo. Tutaj mamy kobietę, piłkarkę Endler z Lyonu. Assist Master Quaracellia z Napoli, więc punkcik tu. Away kit Kokciu Benfica I mamy piłkarkę Bayernu Harder więc też jest punkt bo jest Zespół Bayernu Następnie z Milanu Tunnel View Pulisic Dalej Barcelona Assist Master Rafinha Mega Rasmus Hojlund z Manchesteru United I karta Kings of Europe Estupinian z Brighton więc pięć kart ułożyliśmy pod Xami z pierwszej saszetki, teraz druga i jest Bayern Crowd Connection Serge Gnabry trzeci punkcik z Lipska mamy Castello Lukeba Sevilla Luke Bakio, skład Update z Eintracht Ebimbe, West Ham Benrama, jest Napoli Tunnel View, Elmas drugi punkcik, Real Sociedad Assist Master Kubo, Ewekit Alvarez Manchester City, pierwszy punkt dla Halanda, skład Update Union Berlin Woland, Fiorentiny, Biragi, Diogo Jota Man of the Match, Liverpool pierwszy punkt i Gertruida Kings of Europe Feyenoord. Lecimy z trzecią saszetką. O i mamy moi kochani saszetkę Hero, czyli same karty specjalne. Jako pierwszy jest Carlo Ancelotti crystal menadżer Realu, więc pierwszy punkcik. I patrzcie, piękna karta, której nie miałem w mojej kolekcji. Andrii Szewczenko, Black Age Edition, pięknie, jest Milan. Legenda Milanu. Andrii Szewczenko, super. Tą sobie tutaj ułożymy, bo niestety Milanu tutaj nie ma dalej Energy o Felix Barcelona I popatrzcie kto wpada na X Osimhen Czyli też punkcik jest tutaj dla niego Trzy karty Napoli Następnie klub 100 PUTEJAS Piłkarka Barcelony Punkt tutaj Kwaraczelia klub 100 No Napoli tutaj na prowadzenie wychodzi Dalej Taylor, Kings of Europe, Ajax. Następnie Newcastle, Joelington Kings of Europe. Więc jest punkcik dla Schirrera. No i zostaje już tylko Arsenal bez punktu. Napoli, Stanisław Lobotka. Mamy tutaj Emerald Kartę, Global Gamer. Limited Edition, Olga Carmona z Realu. Punkcik dla Realu. I Barcelona. Lucy Bronze. Jest czwarty punkcik dla Barsy. A więc mamy ciekawą sytuację. Kilka klubów tutaj walczy o zwycięstwo. Inter. Global Gamer Di Marco. Następnie Konate Salzburg. Sevilla. Menadżer Diego Alonso, Kit Max Eintrachtu, Borussia Tunnelview Marco Royce, Dawid Moyes Menadżer West Hamu, Bayern Kit Mazraki, Czwarty punkcik następnie Assist Master Pellegrini Roma, Rangersi, SIFUENTES Pazoweczka Barcelona Limelight Hansen. Piąty punkt i egzekwu prowadzenie z Napoli. Ale Napoli ucieka. Mamy mena men of the match Raspadori. I z Realu Alaba Kings of Europe. No robi się coraz ciekawiej. Piąta saszetka. I mamy zawodnika Sportingu Global Gamer Wiktor Gikeres. Następnie Liverpool, ben Doak Breakthrough Baller i mamy znowu Liverpool, menadżer Jurgen Klopp, Away Barnes z Newcastle, drugi punkcik, Assist Master, Aktur Koglu z Galatasaray, z Lyonu Horan, Cabral, Tunnel View Benfica, Bayern. Magul, Limelight, piąty punkcik. Arsenal w końcu wpada nam. Kai Havertz, Away Kit. Następnie Tunnel View, Ronald Araujo, Barcelona. Klub 100, Francesco Totti, Roma i z Arsenalu William Saliba. Kings of Europe. Pięć saszetek moi kochani do końca. Atalanta, Scalvini, Breakthrough Baller, Liverpool, Global Gamer, Luis Diaz, Brighton, João Pedro, away kit Squad Update, Eintracht, Koch, Tunnel View, Hanczko, Feyenoord, Amrabat, Manchester United, Furuhashi, Tunnel View, Celtic, Pitchside, Zane z Bayernu. Barcelona Battle Ona Battle Limelight Squad Update Bonaventura, Fiorentina Hakimi, Paris Saint-Germain Global Gamer Emerald Karta i jeszcze raz Joelington, Kings of Europe jak to moi kochani wygląda 4 saszetki nam zostały i prowadzi tutaj 3, 6 3, 6, 3, 6 7 Barcelona prowadzi, później mamy Napoli i Bayern Global Gamer Wilfried Zaha z Galatasaray, Benfica, Angel Di Maria, Crowd Connection tutaj mamy Londyn. 24 Finał Brighton, Marsz, West Ham, Ward Pros jest Napoli Meret. Prowadzenie razem z Barceloną, Manchester City pitch side. Bernardo Silva, PSV Eindhoven, Wehrman Pitchside Sporting Fresneda z Milano Mike Menion Pitchside Global Gamer Rui Patricio Roma i z Milano Fika, Tomari. Tomori, Kings of Europe. Następnie z Paris Saint-Germain Dur Breakthrough Baller Arsenal we własnej osobie Declan Rice Global Gamer. Z Interu mamy Arnautowicza Tunnel View. Ten Hag Manager Manchester United. Bayern Assist Master Musiala. Gasperini Manager Atalanty. Struber, menadżer Salzburga Bukaj Osaka, assist Master Arsenal wow, mamy moi kochani X Ronaldo z Interu więc czwarty punkcik jest Ronaldo dwa X -y dzisiaj następnie Crystal, skład update Muslera z Galatasaray i ona na Manchester United Kings of Europe zostały dwie saszetki czy jeszcze coś tutaj się zmieni Real Crowd Connection Bellingham Lewis Hall Breakthrough Baller Newcastle Ateny Eli Howe manager Newcastle piąty punkt Real away kit Rodrigo Sergio Conceição, menadżer Porto Paris Saint-Germain, Catotto Atalanta, Cop Miners Antoine Griezmann, Atletico Assist Master Vincenzo Italiano, menadżer Fiorentine, z Realu Limelight Saisedo, i mamy Anguiste z Napoli Kings of Europe. No Jestem ciekaw kto tutaj prowadzi, chyba najbliżej zwycięstwa jest Napoli, ale to jeszcze nie koniec. Została ostatnia saszetka. Luis Enrique Real Betis, hat-trick hero Leao z Milanu, Eweekit Castellanos Lazio, z Chelsea Limelight James z Realu Abeleira. Paris Saint-Germain, Barcola, PSV Eindhoven, Bosch, menadżer, Xavi Simons, Lipsk, assist master, Barcelona, Keira Walsh, Limelight, z Realu Energy, pięknie, Rodrigo, Lucas Hernandez, man of the match, Paris Saint-Germain i Jean-Mario, Kings of Europe, Benfica. Ok, podliczamy. No na ostatnim miejscu zdecydowanie Manchester City. Tylko dwie karty. Później mamy jeden zespół, drugi, trzeci po cztery karty, czyli Arsenal, Inter i Liverpool. Przedostatnie miejsce. Trzeci od końca Newcastle z pięcioma. I teraz kto zwycięża? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dla Napoli. Real raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, też osiem. Bayern raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I Barcelona raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli mamy trzy zespoły, które zdobyły po 8 punktów. Napoli, Real i Barcelona. Tak więc, moi kochani, nie ma rozstrzygnięcia, ale teraz podsumując. Kto tutaj nam konkretny wpadł? Dwa xy Osimhen i Ronaldo. Jeżeli chodzi o bleki, to mamy jedną kartę Szewczenko. Teraz karty Energy mamy dwie sztuki Rodrigo i João Felix. I co jeszcze tutaj z limitem y mamy? Raz, dwa. No i pozostałe to, jak widzicie, różnego rodzaju bazóweczki specjalne. Więc nie ma źle fajny unboxing dwie karty Energy, jedna Black, dwie Pro Elite więc super. Dajcie znać, jak wy to widzicie, i ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.